W czwartek rano została podpisana umowa na inną, od dawna oczekiwaną drogę. Tym razem nie krajową, a miejską. Augustowska firma Ekodrom dokończy rozbudowę ulicy Krzywulka na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza. Ratusz informuje, że dokończenie inwestycji kosztować będzie niespełna 5,5 miliona złotych. Jeżeli wykonawca nie napotka problemów, ukończy pracę do 30 listopada 2022 roku. Stroną umowy jest również suwalski PEWiK, który wykona tam instalacje sanitarne, informuje suwalski magistrat. Ten odcinek drogi miał powstać już dawno, ale wszelkie działania zmierzające do realizacji drogi szły jak przysłowiowa krew z nosa. Prezydent Suwałk wyjaśnia, że na przeszkodzie stanął jeden z mieszkańców. Mężczyzna oprotestował inwestycje i w efekcie konieczne było podzielenie inwestycji na dwie części. Skutkiem było też zerwanie zawartej umowy z pierwotnym wykonawcą. To dlatego mieszkańcy musieli czekać dłużej na wykonanie prac, a miasto musiało wyasygnować kilka milionów złotych więcej niż przy pierwszym kontrakcie, przypomina Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Nie ma obaw co do środków, jakie będzie trzeba wydać na dokończenie szlaku. Są one ujęte w przyszłorocznym budżecie miasta. Zamówienie obejmuje rozbudowę drogi na odcinku blisko 935 metrów i budowę m.in. jezdni, zjazdów, chodników, drogi dla rowerów oraz oświetlenia ulicznego.